Objawienia w Quito. Quito, miasto w Ekwadorze, stolica pięknie położonego w Andach kraju. Ponad 400 lat temu Ekwador był kolonią hiszpańską. Na prośbę wielu mieszkańców Quito król Hiszpanii Filip II wydał dekret o fundacji klasztoru pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia. Zostaje on wzniesiony na głównym placu miasta. W roku 1576 do Quito w Ekwadorze przybywają z Hiszpanii Matka Maria od Jezusa Taboada wraz ze swoją młodziutką siostrzenicą Marianną oraz czterema innymi zakonnicami. 14-letnia Marianna Franciszka Torres Berriochoa wyruszyła w tę drogę, gdyż w prywatnym objawieniu usłyszała, że ma udać się na misję. W październiku 1579 roku siostra Marianna złożyła śluby zakonne wobec przełożonej Matki Marii i obrała predykat od Jezusa. Zakonnica miała objawienia przez prawie 60 lat, aż do swojej śmierci. Najświętsza Maria Dziewica objawiła jej wydarzenia z XIX i XX wieku. Wzywała siostrę Mariannę do modlitwy i ponoszenia ofiar jako zadośćuczynienie za tragiczne wydarzenia, które nastąpią w życiu Kościoła w tym okresie. Objawienia z dnia 16 stycznia 1599 roku dotyczyły przyszłości klasztoru oraz ówczesnej kolonii Hiszpanii. Przekaz mówił, że ziemie te staną się wolną republiką i przyjmą nazwę Ekwador. W XIX wieku będzie wybrany chrześcijański prezydent, mąż wielki, który zginie śmiercią męczeńską na placu przylegającym do klasztoru. Zapowiedź sprawdziła się w latach 1861 do 1865 i 1869 do 1875, gdy prezydentem Ekwadoru był Gabriel García Moreno, katolicki polityk, który między innymi poświęcił publicznie kraj Najświętszemu Sercu Jezusowemu. Spowodowało to brutalny atak ze strony bojówek masońskich i zabójstwo prezydenta na placu przed katedrą 6 sierpnia 1875 roku. W roku 1610 Matka Boża w kolejnym objawieniu powiedziała między innymi, że od końca XIX, a szczególnie w XX wieku dojdzie do zupełnego zepsucia obyczajów i kierowania się namiętnościami, a szatan prawie całkowicie będzie panował nad światem przez masońskie sekty. Będzie trudno przyjąć sakrament chrztu i bierzmowania, a diabeł będzie starał się zniszczyć sakrament spowiedzi. W czasach tych wrogowie Chrystusa, zachęceni przez diabła, często kraść będą z kościołów konsekrowane hostie, aby bezcześcić postacie eucharystyczne. Mój Najświętszy Syn widzi samego siebie rzuconego na ziemię i zdeptanego przez nieczyste nogi. Sakrament małżeństwa będzie bardzo atakowany i dojdzie do jego profanacji. Sakrament, który symbolizuje związek Chrystusa ze swoim Kościołem, będzie ulegał niszczeniu i przez to ułatwiał życie w stanie grzechu. Skutki zeświadczenia będą narastać, co spowoduje brak powołań kapłańskich i zakonnych. Sakrament kapłaństwa będzie ośmieszany, wykpiwany i wzgardzony. W tym czasie zdeprawowani kapłani będą gorszyć lud chrześcijański i czym wzbudzą nienawiść do wszystkich kapłanów rzymskiego, katolickiego i apostolskiego kościoła. W tych nieszczęśliwych czasach będzie wielki i nieopanowany poziom nieczystości, która będzie pociągała wiele dusz
na wieczne zatracenie. Nie będzie niewinności w dzieciach, ani skromności u kobiet. Tylko niewielka grupa ludzi zachowa skarby wiary i cnoty, ale będzie doznawała okrutnych i niewymownych cierpień, a nawet męczeństwa. Aby wyzwolić wiernych z tych herezji i cierpień, potrzeba będzie wielkiej wytrwałości i siły woli. Gdy będzie się wydawało, że wszystko stracone, a wszelkie wysiłki daremne i zło triumfuje, na całej ziemi nastąpi szczęśliwy początek odrodzenia. Najświętsza Maria Panna poleciła modlić się o zesłanie Kościołowi prałata, który będzie miał za zadanie odnowić ducha jego kapłanów. Będzie on napełniony wieloma łaskami, pokory serca, poddania się Bożej woli oraz siły, by móc bronić praw Kościoła. Będzie miał czułe i współczujące serce, by ogarnąć wielkich i maluczkich proszących go o światło i radę w zwątpieniach i trudnościach. Najświętsza Maria Panna poprosiła o wykonanie figury ku jego czci. Wyrzeźbiona figura pod wezwaniem Matki Bożej Dobrego Zdarzenia została w cudowny sposób dokończona i nastąpiło jej wyniesienie w procesji na specjalnie przygotowany tron. W roku 1634 Matka Marianna miała objawienie, które miało szczególne znaczenie. Po zakończeniu wieczornej modlitwy przed tabernakulum nagle zgasła wieczna lampka przed ołtarzem. W ciemnościach Matka Marianna ujrzała Najświętszą Marię Pannę, która objawiła jej znaczenie tego znaku. Pierwsze znaczenie od końca XIX wieku i przez wiek XX rozpowszechni się wiele herezji i światło wiary wygaśnie w bardzo wielu duszach z powodu głębokiego i powszechnego upadku obyczajów. Będzie dużo katastrof fizycznych, a wielu umrze z powodu gwałtownych cierpień. Drugie znaczenie to wiele goryczy, trudności i cierpienia, które będą udziałem klasztoru niepokalanego poczęcia w Kmito. Znikną powołania z powodu niedyskrecji, niewłaściwego formowania nowicjuszek. Pod maską fałszywej miłości niesprawiedliwość będzie rujnować duszę. Trzecie znaczenie, atmosfera nieczystości zalewać będzie ulice, place i miejsca publiczne, także prawie nie będzie dziewiczych dusz. Czwarte znaczenie, duchowni świeccy decyzjalni porzucą swoje ideały, księża będą zaniedbywać swoje obowiązki, zapomną o celu życia na ziemi, oddalą się od drogi Bożej i przywiążą się do dóbr doczesnych, bogactwa, którego zdobywanie będzie ich celem nadrzędnym. Piąte znaczenie, słabość i nieczułość ludzi posiadających możliwość zmiany tragicznej sytuacji Kościoła, obojętność na gnębienie Kościoła, prześladowanie cnoty i na triumf zła przez uleganie namiętnościom i perwersyjnym rządzom. Najświętsza Maria Panna oczekuje od zakonnic ofiar, dobrych uczynków i modlitwy w celu skrócenia czasu trwania tej strasznej katastrofy. Matka Marianna zmarła 15 stycznia 1635 roku. W roku 1905 w trakcie remontu klasztoru została otwarta jej trumna, w której znaleziono nienaruszone i dobrze zachowane ciało matki wizjonerki.